i pojedynek uczestników cyklu Grand Prix. Ze strony Azotów Tauronu Tarnów Greg Hancock, kask czerwony, pole pierwsze. Po jego prawej ręce Chris Harris w kasku żółtym. Dospel CKM Włókniarz, stawkę uzupełniają ten, który wywalczył sobie miejsce w składzie na ten mecz drużyny Tarnowski, Jakub Jamruk w kasku niebieskim i w kasku białym Mirosław Jabłoński. Dospel CKM Włókniarz Częstochowa. 4-2 Polonia Kuraczni prowadzą częstochowianie w Tarnowie. Drugi wyścig dnia, Hancock, Harris, Jamruk, Jabłoński, taśma w górę. Start do Grega Hancocka. Hancock, tak, za jego plecami znajdzie się Jakub Jamruk. Jamruk ostro naciskany przez Chrisa Harrisa. Harris na prostej technicznego i dobie wyski jest od wychowanka Tarnowskiego klubu. Teraz próbuje kontratakować Jamruk. Robi to bardzo ostro. Przez to, że tam walka o tą drugą pozycję trwa. Zbliżył się do Jamroga na moment Mirosław Jabłoński, ale teraz jest na łuku. Stracił parę metrów, bowiem pojechał znacznie szerzej na celebnie Greg Hancock. Hancock, za nim Chris Harris, a trzeci jedzie wściekle atakujący, tak trochę no po wariacku powiedziałbym, raz po zewnętrznej, raz po wewnętrznej, ale tak bez płynności wjeździe Jakub Jamruk. Teraz wyniósł się szeroko, stracił dystans, próbuje teraz przy krawężniku zaatakować. No nieźle teraz, powiem szczerze, sobie to wymyślił Jakub Jamruk, ale cały czas jest bardzo blisko Chrisa Harrisa. Wygra Greg Hancock, ale kto będzie drugi? Czy to będzie Harris, czy też Jamruk? Jamruk walczy do końca i za to otrzymuje wielkie brawa. To jest owacja na stojąco i dla Grega Hancocka, i dla Jakuba Jamroga, bo rzeczywiście warto było postawić na tego chłopaka, dać mu szansę. Oj, na pewno tak, po takim nam pokazał, kto może być bohaterem tego wyścigu numer 7. Jakub Jamruk osamotniony kontra kasku żółtym, Daniel Nermark i Artur Czaja, Włókniarz Częstochowa. I właśnie Jamruk wygrywa start, ale czy nabierze tam takiej prędkości, by poradzić sobie z Nermarkiem? Chyba tak, no i proszę zobaczyć, Jakub Jamruk jest już na cele stawki przed dwójką Częstochowian, przed Nermarkiem i przed Czają. A więc ten zawodnik, który otrzymuje dziś szansę po bardzo udanych występach w imprezach towarzyskich, w imprezach różnej maści, bo także poza granicami polskich, w towarzyskich turniejach w Niemczech, tę szansę wykorzystuje, bo w bardzo ważnym momencie tego spotkania, kiedy goście mogli mieć tutaj nadzieję i duży apetyt uzasadniony brakiem Grega Hancocka na starcie powtórki tego wyścigu siódmego, na podwójny triumf, na odrobienie kolejnych 4 punktów, on daje remis, a więc robi to, co mógłby zrobić, to co może zrobić najwięcej, daje takiego maksa w tym wyścigu Tarnowianom, bo zdobywa 3 punkty i sprawia, że bieg numer 7 kończy się wynikiem nierozstrzygniętym, remisem 3-3 i Tarnowianie dzięki świetnemu startowi sezon Leona Zawodowca, Duńczyka, jeżdżącego już drugi sezon w barwach tarnowskich jaskółek, a przed nami 9 wyścig dnia. 28 punktów Azoty Tauron Tarnów, 20 punktów Dospel CKM Włókniarz i na starcie, jak Państwo widzieliście, para gospodarzy w kasku niebieskim Jakub Jamruk i w kasku czerwonym Greg Hancock. Natomiast goście to w kasku białym z drugiego pola Grzegorz Zęgota i w kasku żółtym Grigori Łaguta. Ogromne napięcie i nadzieje na pewno na kolejny udany start pary Zęgota Łaguta. Jak to będzie wyglądało na trasie? Świetnie, Hancock wygrywa start, ale szybcy na pierwszym łuku jest Zęgota po zewnętrznej próbuje zaatakować Hancock. Zęgota bardzo blisko bandy, niewiele tam miał miejsca Amerykanin w poprzednim roku jeszcze razem w jednym zespole, teraz po przeciwnych stronach barykady.
Węgota w Częstochowie, Chęcok w Tarnowie, a dość niespodziewanie ostatni w tym wyścigu jest Grigori Łaguta i zupełnie jakoś nie może nabrać płynności jazdy w tym biegu, odrobić dystansu do Jakuba Jamroga. Jamruk teraz widzi, że błąd popełnił Zęgota, gdzieś tam wyniosło częstochowianina na zewnętrzną, ale nie byłby dość blisko Jakub Jamruk na tyle, by zaatakować skutecznie Zęgotę. Na czele Greg Hancock, układa się ten wyścig na biegowe zwycięstwo 4-2 dla zawodników Tarnowa. Zęgota robi coś niezbyt płynnego, jeśli chodzi o pokonywanie tego pierwszego łuku, ale na całe szczęście nie kosztuje go to straty punktów, a największym zaskoczeniem tutaj jest postawa.